Projekt, który jako Laboratorium Edukacji Twórczej realizowaliśmy w Supraślu, którego główna część odbywała się w 2003 roku, miał tytuł Dom Moje Centrum Świata. Natomiast działanie, które ja tam realizowałem z dziećmi z domu dziecka i młodzieżą, miał tytuł Przewodnik po Supraślu. Ideą tego projektu było to, że dzieci wykonały wiele zdjęć, rozstawiliśmy takie długie blaty, w pudełkach były umieszczone te zdjęcia i pojawiły się różne słowa, napisy. Inni na przykład, ale podobni. Usiądź ze mną, tato. Mieszkańcy, którzy wychodzili z kościoła, musieli wybierać te zdjęcia i umieszczać wokół tych słów. Młodzi ludzie wystąpili w nowej roli społecznej, w roli animatorów kultury, moglibyśmy powiedzieć. To oni zachęcali, to oni tłumaczyli, to oni podawali instrukcje. I tak przez cały dzień mieszkańcy Supraśla tworzyli tę wystawę. Postanowiliśmy te prace rozmieścić znowuż w miejscach publicznych. W sklepie, w restauracji, w aptece. Studenci z Instytutu Kultury Polskiej, którzy pojechali tam po roku i weszli do tych miejsc, gdzie te prace ciągle wisiały, otrzymali takie komunikaty, takie informacje zwrotne. To nasze dzieci wykonały te prace. Czyli mieszkańcy Supraśla o tych dzieciach, o tej młodzieży, o której często mówili niechętnie, teraz mówili nasze dzieci. Czyli tutaj jest ta zmiana, o której mówiłem, i zachęcając Państwa do tego typu działań, zachęcałbym przede wszystkim do wychodzenia w przestrzeń publiczną. Działając społecznie, działając w przestrzeni, jesteśmy artystami, rzeźbiarzami, bo budujemy pewną inną rzeczywistość. Często, kiedy mówimy o muzeum, mówimy o tak zwanym syndromie białego sześcianu. To znaczy biała sala, cisza, niczego nie dotykać, jesteśmy postawieni w roli uczniów. Projekt, który zacząłem realizować w 2012 roku, Muzeum w drodze, odwołuje się do zupełnie innego doświadczenia. Pierwsze pytanie, które sobie zadałem, to jest takie. Nie pytam, ile razy ludzie byli w muzeum, tylko ile razy muzeum przyszło do ciebie. Stąd nazwa Muzeum w drodze. Muzeum w drodze składa się z 23 sytuacji. Każda z tych sytuacji jest oparta o stół, ponieważ stół jest takim miejscem, który skupia ludzi, który zachęca nas do rozmowy, do wymiany myśli. Do każdej sytuacji jest przygotowana instrukcja. Daje takie struktury do wypełniania. Taką sytuację chcę Państwu zademonstrować. Ona się nazywa słowo za słowo. Białe kamienie, na których to białych kamieniach ludzie, którzy przychodzą do tego muzeum, a właśnie natykają się na to muzeum, piszą dla nich ważne, dobre słowo i dokładają tutaj do tego, w cudzysłowie, japońskiego ogródka. Osoba, która przychodzi później, może wziąć znowuż kamień, napisać swoje ważne, dobre słowo, dołożyć do tego ogródka, ale wtedy może wziąć inne dobre słowo. Każda kolejna sytuacja wykorzystuje właśnie inną strategię, inne myślenie o sztuce. To muzeum pojawia się przeważnie w miejscach właśnie niemuzealnych, w parkach, na ulicach, na festiwalach ulicznych. To muzeum jest nastawione na aktywność tych, z którymi pracujemy, ale też taką aktywność, która wynika z tego, że wierzymy, że każdy ma coś do powiedzenia, że każdy ma szansę coś ważnego zaprezentować, że mamy szansę się wymieniać myślami, drobnymi gestami, drobnymi działaniami. Także tak naprawdę jest to bardzo demokratyczna forma oddająca aktywność tym, którzy się w tym muzeum znajdą.